Witajcie kochani, spotykamy się po przerwie i znowu astrologicznie, już trochę minęło, przed nami kolejna pełnia. Będzie to niebieska superpełnia Księżyca w Rybach, która ma miejsce 31 sierpnia, a tak technicznie rzecz biorąc będzie to noc z 30 na 31 sierpnia, ponieważ jest to gdzieś po trzeciej nad ranem. I dzisiaj sobie pogadamy o tym, czego się spodziewać po superpełni, dlaczego ona jest taka super, i czy będzie strasznie, czy będzie dobrze, więc jeżeli interesują Ciebie tematy astrologiczne i chcesz wiedzieć, jak wykorzystać układ planet dla swojego rozwoju i wzrostu, to zapraszam do oglądania. Przed nami wyjątkowe wydarzenie astrologiczne, ponieważ to będzie druga pełnia w tym miesiącu, sierpień rozpoczął się pełnią w wodniku, a zamyka się pełnią w rybach. Super pełnia, dlatego że Księżyc znajduje się wyjątkowo blisko Ziemi, a niebieska pełnia Księżyca, ponieważ jest to druga pełnia w miesiącu. Takie to ma określenie, a wzięło się to stąd, że po angielsku jest powiedzenie, że coś się zdarza raz na niebieski Księżyc, ponieważ niebieskie Księżyce, czyli pełnia dwa razy w miesiącu, zdarza się rzadko, przeważnie raz na kilka lat. I teraz mamy takie wyjątkowe wydarzenie, i może być bardzo intensywnie, ale oczywiście wszystko zależy od indywidualnego odbioru, od tego, na jakim etapie swojej ścieżki jesteś, co aktualnie przerabiasz. Niektórzy twierdzą, że pełnia będzie niezwykle relaksująca, niektórzy z kolei, że będą wybijać silne emocje, więc prawda leży gdzieś tam po środku i warto przygotować się na dwa warianty, albo raczej popracować tak, żeby pełnia była relaksująca, bo to tak naprawdę od Ciebie zależy, jak wykorzystasz tą energię, co z nią zrobisz, jak wykorzystasz dla swojego rozwoju. Więc tak, mogą się pojawiać intensywne emocje, ale chodzi o to, żeby je zauważyć, pozwolić sobie je poczuć, żeby nie doprowadzić do wybuchu, czy też nie zamiatać ich pod dywan, tylko poczuć te emocje w ciele, popracować z oddechem, pomedytować, zanurzyć stopy w trawie bądź w wodzie i pozwolić, żeby te emocje przez Ciebie przepłynęły. Znajdujemy się teraz w energii panny. Zaczął się sezon panny. Panna jest uznawana za taki znak związany z kontrolą, racjonalnością i tak dalej, ale nie do końca tak jest. Owszem, jest to znak ziemski, więc zachęca nas, żebyśmy łączyli się z Ziemią, żebyśmy czuli też nasze ciało, to, co nasze ciało ma nam do przekazania, ale panna to przede wszystkim bogini. To bogini, która porusza się pomiędzy światami, która zanurza się zarówno w podziemiu, jak i w ziemskim świecie, jak i gdzieś tam buja w niebiosach. Więc jest to taki czas bardzo wrażliwy. Może się budzić w Was intuicja i takie postrzeganie pozazmysłowe. Niektórzy już mi sygnalizują, że mają sny bardzo intuicyjne, łączące z przodkami, z tym, co już było, gdzieś dające szerszy wgląd w swoją rzeczywistość, więc warto się na to otworzyć. Panna zachęca nas, żeby łączyć właśnie to, co duchowe, z tym, co ziemskie, żeby tą magię i te pozazmysłowe wglądy wykorzystać w tym realnym życiu. I jest to taki czas, gdzie z jednej strony możemy sięgać niebios i mieć takie boskie wglądy i czuć ten boski flow, ale też możemy zanurzyć się w cieniu, czyli możemy poczuć takie rzeczy z podświadomości, które gdzieś tam nas jeszcze uwierają, które wymagają uwolnienia i oczyszczenia, więc może się pojawić temat pracy z cieniem i warto się temu przyjrzeć i nie zamiatać tego wszystkiego pod dywan. Więc panna zachęca nas do balansu między marzeniami a rzeczywistością, między tym, co duchowe, a tym, co fizyczne. I w tym sezonie panny zdarza nam się właśnie pełnia w rybach. Ryby to energia wody, energia tego flow, energia płynięcia, energia pewnego rodzaju elastyczności i odnalezienia siebie w nowych sytuacjach. Ryby to też taki znak bardzo marzycielski i ryby zachęcają nas do tego, żeby odpuszczać, żeby płynąć z prądem życia, żeby wychodzić z utartych schematów, żeby
rezygnować z tych swoich programów umysłu, żeby gdzieś wychodzić z tej swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy. Więc jesteśmy w energii ziemi i wody i jest to taka energia bardzo spokojna, mimo że emocjonalna, możemy czuć te emocje, ale jest to czas taki bardziej spokojny i w czasie tej pełni warto zajrzeć do siebie, w głąb siebie, dać sobie czas na medytację, napisanie jakiegoś dziennika, poczuć, czego teraz potrzebuję, zapisać te swoje marzenia i starać się właśnie połączyć te marzenia z rzeczywistością, czyli jeżeli masz wielkie marzenie, to warto je sobie zapisać, opisać i jednocześnie zastanowić się, jaki realny krok możesz podjąć, żeby skierować się już, żeby iść w kierunku tego marzenia, w kierunku manifestacji tego marzenia. Więc to jest taki taniec między chaosem i balansem, między rozumem i intuicją. I jeżeli uda się Wam te dwa elementy połączyć, to czeka Ciebie właśnie manifestacja tych marzeń, bo tutaj nie o to chodzi, żeby tylko marzyć i bujać w obłokach, tylko żeby zajrzeć w głąb siebie, dowiedzieć się, kim jestem, o co mi chodzi, ale jednocześnie zadać sobie pytanie, jak żyć w tym świecie, jak żyć w tym świecie z tymi marzeniami, jak je zamanifestować, co mogę zrobić, żeby żyć tym swoim wymarzonym życiem. Energia panny to też właśnie taka energia przejścia pomiędzy światami, ale też energia przejścia między latem a jesienią, bo kończy się ten gorący okres i przygotowujemy się do tego spowolnienia jesienno-zimowego, do czasu takiego bardziej nostalgicznego, ale warto przypomnieć sobie tą energię ognia, bo sierpień był intensywny, mieliśmy cały gorący sezon lwa, łącznie z bramą lwa i ten lew gdzieś tam nam jeszcze towarzyszy, bo Wenus jeszcze gdzieś tam troszeczkę siedzi w tym lwie, więc warto też w tej swojej podróży do wewnątrz przypomnieć sobie, co osiągnąłeś, co też przepracowałeś i kim się stałeś. Jeżeli wziąłeś sobie porządną lekcję podczas tej bramy lwa i pozwoliłeś obudzić sobie tą wewnętrzną moc, to warto poczuć znowu ten ogień i zobaczyć, jak możesz podtrzymać ten ogień, ten zapał, tą wiarę w siebie, wchodząc właśnie w te spokojniejsze, bardziej nostalgiczne miesiące, tak żeby ten wielki ogień, który buchał latem w postaci takiego światła, wewnętrznego światła, mógł prowadzić Cię przez te jesienne miesiące, tak żebyś mógł realizować siebie, swoje plany i swoje marzenia. A jeżeli nie udało Ci się popracować przy bramie lwa i nie wiesz, kim jesteś i nadal gdzieś jesteś osobą nieśmiałą, zagubioną, zakompleksioną, to jestem tu po to, żeby Ci przypomnieć, że to wszystko w Tobie jest. Jak też śpiewał kiedyś mój kolega, który kiedyś praktykował poezję śpiewaną, to wszystko w Tobie jest, więc jest w Tobie ten wewnętrzny ogień, jest w Tobie pasja, jesteś jedyną osobą, nie ma nikogo takiego jak Ty, jesteś unikalną osobą, masz unikalny talent i to wszystko w Tobie jest. I warto podczas tej pełni zapytać się siebie, kim jestem, jaki jest mój dar. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to jest to też dobry czas, żeby jeszcze zajrzeć w głąb siebie. Więc to jest dobry czas na takie znowu samoodkrywanie się, na sprawdzenie jeszcze. I tak jak mówiłam, przez te ostatnie miesiące mocno się pozmienialiśmy. Ta brama lwa była intensywna i nawet jeżeli nie czujemy tego na poziomie świadomym, to coś się zmieniło w naszych programach, w naszych ciałach, w naszym umyśle i na poziomie duchowym. I warto zauważyć swoją zmianę i pomyśleć nad nowymi sposobami robienia pewnych rzeczy, bo tak zmieniłeś się. To jest tak, jakby ci noga urosła, a ty próbujesz cały czas założyć stare buty i owszem, je wciśniesz, ale już coś tam nie działa, więc chodzi o to, że jest to czas na takie uwalnianie, odpuszczanie i zobaczenie, które buty trzeba już wyrzucić i skroić taki styl życia, nowe nawyki, nowy sposób działania skrojony pod nowego ciebie, pod osobę, która dojrzała, wzrosła, przerobiła pewne rzeczy. Więc jesteś już troszeczkę kimś innym
I teraz podczas tej pełni jest czas, żeby zajrzeć w głąb siebie i dowiedzieć się, kim jestem. I to jest czas taki na właśnie znowu samopoznanie, te wglądy, możemy zobaczyć pewne rzeczy, bo generalnie pełnia księżyca oświetla to, co ukryte, oświetla cień, więc jest to dobry czas, żeby poznać siebie na nowo, więc warto w okresie tej pełni albo kilka dni przed, kilka dni po, generalnie w tym okresie poświęcić troszeczkę czasu na pobycie w ciszy, na pobycie ze sobą, na pobycie na łonie natury, czy na popisanie sobie takie intuicyjne, żeby poczuć, żeby dowiedzieć się, kim jestem, co czuję, w jakim kierunku chcę iść. I tak jak mówiłam, warto pamiętać o tej mocy lwa, bo ryby są takie marzycielskie i płynące. Panna jest bardziej konkretna, więc tak jak mówiłam, jest to szukanie balansu między tą intuicją a rozumem, między konkretami, a jednak takimi intuicyjnymi, marzycielskimi wglądami, więc tak, szukamy tego, ale to są ziemia i woda, ale warto pamiętać, żeby podtrzymywać ten wewnętrzny ogień, bo ten wewnętrzny ogień pomoże nam iść do przodu. I to jest też taki czas, kiedy warto szukać tej swojej indywidualności i przypominać sobie. Wrzesień też dla nas to jest taki czas powrotu do szkoły. Ja pamiętam, kiedy poszłam na studia, zawsze uwielbiałam 1 września wyjeżdżać na jakieś wyprawy i jechałam rano 1 września pociągiem i przejeżdżałam przez różne wioski i patrzałam na rozpoczęcia roku szkolnego i czułam tą niezwykłą wolność, że ja już nie muszę być na rozpoczęciu roku szkolnego, więc tak mi się to przypomniało w tym momencie, że mamy ten ogień lata, teraz wchodzi ta nostalgia, a jednocześnie chcemy dalej czuć ten ogień i możemy go czuć. Chodzi o to, że te ryby zachęcają nas do wolności, a panna daje nam te takie wglądy pozazmysłowe i takie troszeczkę know-how, więc chodzi o to, żeby czuć dalej tą wolność, że owszem, każdy z nas ma te obowiązki, różne obowiązki, ale chodzi o to, żeby wrzucić w nie tą indywidualną nutę i żeby zobaczyć, które obowiązki, które schematy ci już nie służą i poczuć tą wolność, bo tak naprawdę każdego dnia, w każdej minucie, w każdej sekundzie możesz zmienić swoje życie i wolność, ta wewnętrzna moc są w tobie i warto o tym pamiętać. I na zakończenie mojego cudownego monologu wylosujemy sobie kartę. Dzisiaj boginie, znowu złote boginie, żeby utrzymać tą boskość lwa i żeby ta jesień nas tak łatwo nie dopadła, żeby utrzymywać ten wewnętrzny ogień, dlatego wybrałam dzisiaj boginie. Jeszcze sobie proszę tasujemy i losujemy, co dzisiaj. Pele, boska namiętność. Widzicie, utrzymać ten ogień. Bądź uczciwy wobec siebie, co jest największym pragnieniem twego serca. I myślę, że to jest pytanie, z którym warto popracować podczas tej pełni. Co jest pragnieniem twego serca? I żeby to pragnienie było nie tylko na kartce, tylko żeby poszukać chociaż jakiś mały kroczek, który możesz poczynić w kierunku manifestacji, w kierunku wcielenia tego pragnienia w życie. I z tą ciepłą, ognistą mimo wszystko energią was zostawiam. Jestem ciekawa, jak wy to wszystko odczuwacie. Zapraszam do komentowania. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, a podobają ci się tego typu tematy, możesz oczywiście subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Możesz oczywiście wspierać kanał. Wszelkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem i widzimy się całkiem niedługo. Pozdrawiam was serdecznie.